Realizacji tego odcinka nie mogłem się doczekać od samego początku. Jesteśmy w moim rodzinnym mieście, w miejscu mojego zamieszkania. Te ulice, do których chętnie wracam z każdej odbytej podróży. Te rejony bliskie mojemu sercu. Jesteśmy w północnej Wielkopolsce. Dzień dobry, Piło. Piła, ponad 70-tysięczne miasto położone w północnej Wielkopolsce. Niegdyś stolica byłego województwa, miejsce urodzenia jednego z najwybitniejszych postaci polskiego oświecenia, Stanisława Staszica. Piła to również miasto parków, zieleni oraz rzeki Gwdy, która dumnie przepływa przez samo centrum miasta. Znam te tereny jak własną kieszeń. Od razu wracają wspomnienia sprzed kilkunastu lat, kiedy wraz z moimi znajomymi wchodziliśmy na dachy najwyższych wieżowców, aby z tej perspektywy podziwiać panoramę miasta. Dzisiaj na całe szczęście mamy drony. Z moim dobrym kolegą, kiedy tylko przychodziło lato, kiedy tylko robiło się gorąco, pakowaliśmy namiot, grilla oraz ponton i wyruszaliśmy Gwdą do ujścia, a następnie Notecią do Czankowa. A całość wyprawy, jeśli tak to można nazwać, trwała 3 dni. To była taka moja pierwsza namiastka podróżowania. Dzisiaj zabiorę Was na różne sposoby właśnie w tę trasę. I wcale się nie zdziwię, jeśli po obejrzeniu tego odcinka spora część z Was postanowi wyruszyć w nasze ślady. W kwestii przeprawy Gwda jest rzeką zróżnicowaną. W okolicach Piły szlak wodny uznawany jest za trudny i zmusza kajakarzy do większego wysiłku. Jednak z biegiem rzeki trasa staje się zdecydowanie łatwiejsza. Pomimo, że z Piły do ujścia jest tylko 10 km, to jednak rzeka Gwda jest tak kręta, że wydłuża nam ten odcinek niemal dwukrotnie. Gwda, jedna z ważniejszych rzek północnej Wielkopolski. To miejsce pełne niespodzianek. Szlak Gwdy jest dobrze zagospodarowany i oznakowany. Posiada odcinki bogate w bystrza, meandry, czasem płynie głębokimi dolinami, a czasem wśród lasów, łąk i pól. Spójrzcie tylko na te widoki. Coś niesamowitego. Dzika i nieujarzmiona woda. Wow, przepiękna przyroda. Uwielbiam ciszę i spokój, jaka panuje poza miastem. Tylko ja i dźwięki przyrody. Rzeka Gwda wpływa do Noteci, drogi wodnej wchodzącej w skład Wielkiej Pętli Wielkopolski. Po szlaku tym poruszać możemy się nie tylko kajakami, ale przede wszystkim łodziami, barkami i statkami turystycznymi. W ujściu bywam średnio 5 razy w tygodniu. Nie trudno się więc domyślić, co mnie tutaj sprowadza. Muszę się jednak przyznać, że samo miasto zwróciło moją uwagę już znacznie wcześniej, chociażby ze względu na swoje piękne położenie. Nazwa miejscowości ma swój źródło słów w polskiej nazwie ujście, oznaczającej końcowy bieg rzeki. W tym wypadku oznacza ujście rzeki Gwdy do Noteci. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości znajdują się w najstarszej polskiej kronice Gala Anonima, żyjącego na przełomie XI i XII wieku. Dlaczego postanowiliśmy wyjść z kajaków? Dlaczego nie kontynuować swojej dalszej podróży właśnie w ten sposób? Owszem, można, ale jako że mamy nowy dzień, mamy nowy poranek, zapraszam Was na nieco inną atrakcję.
absolutnie wstyd się przyznać, ale ja mieszkam zaledwie 15 km stąd, a pierwszy raz będę miał okazję płynąć jachtem do Czankowa. Owszem, o tej atrakcji czytałem, słyszałem o niej i każdorazowo odkładałem na inny termin. Ale jak to mawiają, co się odwlecze? Ahoj, zapraszam na pokład. Ahoj! Dzisiaj popłyniemy świeżopem, łodzią naszego kolegi Kamila, który posiada patent żeglarza i zabierze nas w bezpieczny rejs po Noteci. Aha, pamiętajcie, aby zawsze przed wyruszeniem w rejs sprawdzić aktualne komunikaty nawigacyjne. Przed dopłynięciem do śluzy musimy przynajmniej pół godziny wcześniej poinformować śluzowego o tym, że będziemy się przez nią przeprawiać. Dzień dobry, tutaj jednostka pływająca świeżop. Za pół godziny będziemy się przeprawiać. Dziękuję. Noteć to największa rzeka północnej Wielkopolski, popularna nie tylko wśród kajakarzy, ale też posiadaczy jachtów motorowych. Szlak oceniany jest jako łatwy, a nawet bardzo łatwy, ze względu na regulację rzeki. Na dodatek wyjątkowo malowniczy. Cała Dolina Noteci bogata jest w gatunki roślin bagiennych, łąkowych i torfowiskowych. Występują tu liczne ptaki wodne i brodzące. Dolina jest ostoją gęsi, łabędzi, bocianów i żurawi. Na całym 137-kilometrowym fragmencie rzeka jest uregulowana, a jej atrakcją jest aż 14 stopni wodnych. Tylu nie znajdziecie nigdzie indziej w Wielkopolsce i okolicy. Nie trzeba jednak wychodzić z kajaka czy łodzi, aby je pokonać, ponieważ każdy stopień obsługują śluzy, nierzadko zabytkowe. Takich śluz w drodze do Czankowa są cztery. Jest to nie lada atrakcja dla takiego amatora żeglugi jak ja, aby przyjrzeć się samemu procesowi przeprawy z bliska. Wielka Pętla Wielkopolski to perełka turystyki wodnej. Szlak wodny liczący sobie aż 688 km każdego roku przyciąga spragnionych wodnych atrakcji turystów. Jego wyjątkowość polega na wykorzystaniu równoleżnikowego kierunku przepływu rzek Warty i Noteci, połączonych tak zwanym kanałem Warta-Gopło. Dzięki temu zataczamy pętlę. Wielką Pętlę Wielkopolski. To, co widzicie na horyzoncie, to tylko niewielki fragment tego, co do zaoferowania ma ten wodny szlak. Wielkopolska jest przepiękna, a chyba najlepszym sposobem na podziwianie jej natury jest właśnie z poziomu pokładu, tak jak to robię teraz. Dopływamy powoli do Czankowa. Rejs zleciał nam bardzo szybko i bardzo przyjemnie. Warto zaznaczyć, że jest to jedyna tego typu atrakcja w całym powiecie pińskim. Czarnków to kameralna miejscowość położona na wzgórzach morenowych. Dlatego teren wokół niego bywa nazywany Szwajcarią Czarnkowską. Skoro do Czankowa wpływamy Notecią, to pierwszą rzeczą, jaką obejrzymy w Czankowie, będzie oczywiście nowoczesna marina. Teren jest całkowicie strzeżony. Oprócz samej mariny możemy znaleźć tutaj również kompleksowe usługi dla turystów, takie jak pole namiotowe, grill, czy też usługi sanitarne, wodę, prąd, prysznice. Jest to niezwykle cenna informacja dla wszystkich turystów, zwłaszcza, że Czarnków ma naprawdę wiele do zaoferowania. Znajduję się właśnie na rynku w Czankowie i mam dla Was małą zagadkę. Jak myślicie, kto siedzi na tamtej ławeczce? Dam Wam od razu dwie podpowiedzi. Nie, nie jest to Stanisław Staszic, bo nie jesteśmy w Pile. A dwa, wspominaliśmy już o nim chociażby w poprzednim odcinku, kiedy gościliśmy w Pyzdrach. Panie i panowie, Jan Kostczankowa, polski kronikarz, dzięki którego zapiskom wiemy chociażby, że to właśnie Pyzdry były miejscem, w którym podczas walk po raz pierwszy użyto artylerii.
Czy Janko naprawdę był z Czankowa? Istnieje na to bardzo duże prawdopodobieństwo, a już na pewno wierzą w to wszyscy mieszkańcy tego miasta. I niech tak zostanie. Rynek, czyli Plac Wolności, to serce całego Czankowa. Oprócz licznie przechadzających się turystów, mieszkańców czy też kawiarenek, znajdziemy tutaj, jak to zwykło bywać, miejski ratusz. Widzę również, że miejscy urzędnicy zadbali o to, aby kamienice były utrzymane w pięknym stylu. Całość wygląda naprawdę uroczo. Gdybym zapytał Was, kto kojarzy niezwykły trójwymiarowy mural w Poznaniu na Śródce, pewnie większość z Was miałaby go w kilka chwil przed swoimi oczami. No dobrze, to w takim razie zapytam, kto widział, kto słyszał w ogóle o Czarkowskim muralu? Jakoś nie widzę lasu rąk, a to błąd. Czarkowski mural jest równie piękny, równie atrakcyjny i troszkę jakby namalowany tą samą ręką, co ten poznański. Nie, to zdecydowanie nie jest przypadek. Autorem obydwu dzieł jest Dominik Dziedzina. Ten czankowski powstał całkiem niedawno, lecz bardzo szybko zyskał sobie sympatię zarówno mieszkańców, jak i turystów. Znajdują się na nim charakterystyczne dla tego miasta budynki. Mamy wzgórza morenowe, jest również urodzony w Czankowie malarz Wacław Taranczewski. Widzę również kościół. Jeden obrazek, na którym znajdują się absolutnie wszystkie symbole tego miasta. Można powiedzieć, że to taki Czanków w pigułce. Chcecie zobaczyć miasto z góry? Nie ma problemu. Natura sama zadbała o to, aby pokazać Czanków z jak najlepszej perspektywy. Są ławeczki, możemy zagrać w szachy, możemy zagrać w warcaby, ale to, co najpiękniejsze, znajduje się właśnie tutaj. Widok na panoramę całego miasta. Dzień dobry. Witam serdecznie. Na sam koniec dzisiejszego dnia przenosimy się do Drawska, które ostatnimi czasy sporo zyskało na popularności. A dlaczego? Ano miejscowość urokliwa, do tego na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski. A jakby tego było mało, od niedawna zyskało również swoją przystań. Swój czas możemy spędzić tutaj naprawdę bardzo aktywnie. Jest boisko do siatkówki, teren jest bardzo dobrze zagospodarowany i jak na prawdziwą marinę przystało, możemy przycumować tutaj łódź oraz spędzić noc. Zaplecze jest bardzo imponujące. Mamy miejsca noclegowe, mamy świetlicę z kominkiem, telewizorem i bogatym zapleczem sanitarnym. Warto zaznaczyć, że mamy pełne zaplecze gastronomiczne oraz kawiarenkę. To był kolejny niezwykle udany letni weekend. Cieszę się, że miałem okazję lepiej poznać atrakcje, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie moich rodzinnych stron. Bardzo często jest tak, że nie doceniamy tego, co znajduje się w naszej okolicy, tego, co znajduje się w zasadzie na wyciągnięcie naszej ręki. A gdzie znajdziemy atrakcje najbliższej okolicy? A chociażby na stronie Wielkopolska Travel. Program powstał we współpracy z samorządem województwa wielkopolskiego. Za pomoc w produkcji programu dziękujemy Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.